Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Ludzie zawsze mnie pytają, dlaczego uczę się języka polskiego. Jest w komentarzach pod prawie każdym filmikiem i na wykopie i dostaję dość dużo wiadomości i maili z tym pytaniem, więc wreszcie zdecydowałem się nagrać cały filmik na ten temat. Zacząłem uczyć się polskiego we wrześniu 2006 roku, to znaczy 4,5 roku temu. Język polski najpierw mnie zainteresował, bo mam dalekie polskie korzenie. Amerykanie w ogóle mają obsesję na punkcie naszego pochodzenia i nie jestem wyjątkiem. Wszyscy moi przodkowie pochodzą z Polski. Ale najbliższe połączenie to dwaj z moich pradziadków, którzy urodzili się w Polsce i wyemigrowali do Stanów na przełomie XX wieku. Prawie wszyscy moi pradziadkowie też urodzili się w Polsce, ale oczywiście wtedy nie było żadnej Polski, bo to było podczas rozbiorów, ale w każdym razie sądzili siebie za Polaków. Więc pod tym względem jestem członkiem przynajmniej trzeciego pokolenia, które urodziło się tutaj w Stanach. Więc to bardzo dalekie korzenie. Ale mimo tego, kiedy byliśmy dziećmi, wszyscy w rodzinie, zwłaszcza dziadkowie, mówili nam, że jesteśmy Polakami i że powinniśmy być bardzo dumni z tego powodu. I to miało bardzo mocny wpływ na mnie. I od dawna mam obsesję na punkcie Polski. Mój dziadek właśnie znalazł jakiś tekst, który napisałem dla szkoły, kiedy miałem tylko 8 lat, na temat rodziny i Polski. I nawet nie pamiętałem, że moja obsesja była taka stara, ale okazuje się, że tak. Opublikuję właśnie ten tekst na moim blogu we wtorek. Jest bardzo śmieszny. W ogóle nie mogę czytać to bez śmiechu. Więc byłem przez rodzinę tak przekonany, że jesteśmy Polakami, że zdałem sobie sprawę, że nie jesteśmy Polakami, dopiero kiedy byliśmy trochę starszy, bo rzeczywiście jesteśmy Amerykanami w pełnym sensie. Już nie przestrzegamy żadnych polskich obyczajów. Nikt w rodzinie nie mówi po polsku, oprócz mnie. Jedna babcia mówiła po polsku, ale niestety zmarła przed tym, jak ja zacząłem uczyć się polskiego, co jest wielka szkoda, bo fajnie by było rozmawiać z kimś w rodzinie po polsku, ale tak jest. Wszystko, co pozostaje po Polsce, to nieliczne polskie potrawy, poczucie dumy i obsesyjne zainteresowanie wszystkiego polskiego. Więc właśnie z tego powodu zacząłem uczyć się polskiego. Ale teraz kontynuuję, bo naprawdę zakochałem się w języku, który jest bardzo piękny i również w kraju. Pierwszym razem, jak byłem w Polsce, to było w lipcu 2007 roku. Przyjechałem na 3-tygodniowy kurs języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wtedy strasznie mówiłem po polsku, nawet powiedziałbym, że nie mówiłem po polsku. Co więcej, strasznie bałem się mówić w ogóle. Przeżyłem kilka okropnych doświadczeń na poczcie, na przykład. Na tym kursie, tak jak na kursie w Stanach, to chodziło przeważnie o gramatykę, więc muszę powiedzieć, że niestety niczego nie nauczyłem się z języka. Ale poznałem tam Polaków i dowiedziałem się, że Polacy są najgościnnymi ludźmi na świecie. I poza tym mają taką energię, są tacy żywi, lubią rozmawiać,
no i argumentować i narzekać, ale zawsze no z taką żywością. No i sam kraj jest pełen historii. W Lublinie jest piękne stare miasto z budynkami nawet starszymi od mojego ojczystego kraju. Jest no, zamek, są muzea. Wtedy byłem na wycieczkach do Warszawy, do Krakowa, do Kazimierza Dolnego. No i w sumie było fajnie, było bardzo fajnie. I wróciłem do Polski następnego roku na ten sam kurs, 3 tygodnie, ale wtedy no, już przeczytałem kilka tomów Harry'ego Pottera i wreszcie mogłem mówić, więc zrobiłem wszystko po polsku. Tak jak pierwszym razem, niczego nie nauczyłem się z języka na tym kursie, ale też były wykłady po polsku na różne tematy, na przykład polska historia, literatura, muzyka, wiersze i tak dalej. Ale najważniejsze po prostu było to, że byłem w Polsce i moje poczucia do tego kraju no, wzmocniły się. Później, od lipca 2009 roku do października 2010 roku, razem z moją żoną mieszkaliśmy w Polsce, właśnie w Krakowie. No, ale nagrałem bardzo dużo filmików w ciągu tego pobytu, więc teraz nie powiem więcej o tym. Ale no, w sumie zacząłem uczyć się języka polskiego, dlatego że mam dalekie polskie korzenie. Ale teraz mógłbym powiedzieć, że uczę się polskiego, bo naprawdę kocham język polski. I to jest świetna motywacja w ogóle. No, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.